Miej ciało i znajdź plażę. To moja definicja beach body. Każda z nas jest piękna, każda z nas może nosić kostium kąpielowy. Jaki? O tym w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, osobista stylistka. Jestem na wakacjach, czyli takich półwakacjach, bo jednak nagrywam dla Was odcinek, piję sobie kawę. Więc jeśli Wy macie taką możliwość, zróbcie sobie też kawę i posłuchajcie o tym, co ja myślę o strojach kąpielowych i o tym, jak zachowujemy się na plaży czy przy basenie. Bo zauważam ostatnio, wiecie, jakąś taką, no może nie ostatnio, bo to już trochę trwa, totalną nagonkę, że ojej, jeśli masz trochę wystający brzuszek, to musisz nosić majtki z wyższym stanem albo najlepiej jednoczęściowy kostium, no bo jak to tak pokazać taki brzuch na plaży? Straszne. I oczywiście można sobie pomóc kostiumem kąpielowym, żeby wyglądać w nim super, ale moim zdaniem w kostiumach kąpielowych wyglądamy pięknie tylko wtedy, jak dobrze się ze sobą czujemy. A nawet jeśli nie czujemy się ze sobą super dobrze, to pomaga, przepraszam za brzydkie słowo, olewanie tego, co myślą o nas inni i tego, czy oni patrzą na nasze nogi, na nasz, nie wiem, celulit, często bardzo wymyślony, czy na nasze brzuchy, na nasze piersi i tak dalej. Chodzi o to, jak my traktujemy nasze ciało i o to, że jesteśmy na wakacjach i naprawdę możemy wyglądać jak chcemy, nie ma co się przejmować. Już Wam kiedyś w którymś filmie mówiłam, że nie ma się co przejmować ludźmi. Oni tak naprawdę myślą o sobie. Nikt nie poświęca nam dłuższej chwili. No ale dobra. Jakiś kostium kąpielowy czy plażowy, jednoczęściowy, dwuczęściowy można spakować, w zasadzie trzeba, bo przecież jest mega, mega, mega ciepło. Co pomaga? Przy większych sylwetkach pomagają na pewno szerokie ramionczka, to po pierwsze, przy większych biustach pomagają szerokie ramionczka. Ogólnie, wiecie, no można się załamać chodząc po sieciówkach i szukając kostiumu, szczególnie jak ma się większe piersi, ponieważ sieciówkowe kostiumy z trójkącików nie są w stanie pokonać prostych zasad grawitacji. Ja bardzo lubię polskie marki, jeśli chodzi o kostiumy, ponieważ oni świetnie szyją na polską sylwetkę. Te staniki są wzmocnione na szerszych ramionczkach, fajnie trzymają całą sylwetkę, biust wygląda super sexy. Nie poddaje się prawom grawitacji, a my czujemy się seks bombami. Taki właśnie jest ten kostium w groszki, który ja zapakowałam sobie do walizki słodziutki. Taki jak ja, czasami. Słodki, ale naprawdę świetnie, świetnie zbierał biust, ma bardzo fajnie wykrojone majtki, nie za bardzo, bo ja też takich nie lubię, ale jeżeli Wy lubicie, to wiecie, droga wolna, bo są wakacje i możecie nosić co chcecie, więc to pierwszy kostium, klasyczny, dwuczęściowy, na ramionczkach, który pięknie zbiera sylwetkę. Drugi kostium, jednoczęściowy, spodziewałam się po nim więcej, wiecie, bo jednoczęściowy zawsze fajnie zbiera i w tym jednoczęściowym jest podobnie, natomiast on ma tak specyficznie głęboko, szpiczasto wycięty dekolt, że trzeba się mocno nagimnastykować, żeby dobrze trzymał duży biust, więc dla dziewczyn z trochę mniejszym biustem on jest na pewno super, natomiast dla większych biustów jest o tyle trudny, no, że trzeba go pilnować, no, żeby dobrze leżał, a co jak co, ja na plaży nie lubię tego pilnować, bo zajmuję się odpoczywaniem, a nie wyglądaniem. Natomiast na pewno jest to fason bardzo sexy, bardzo elegancki. Jeżeli lubicie nosić biżuterię, to można założyć jakieś nawet większe kolczyki do tego i wyglądać na basenie czy na plaży jak gwiazda. Trzeci kostium, który zapakowałam i bardzo się cieszę, że go zapakowałam, to jest bardzo prosty, sportowy kostium. Wydaje się, że w sumie inspirowany strojami ze Słonecznego Patrolu, bo ma takie paski z boku sportowe i on jest też na ramionczkach, ale ma te ramionczka odpinane,
co w pewnym momencie stało się fajne, ponieważ już miałam bardzo dużo pasków od różnych kostiumów i chciałam sobie tą opaleniznę po prostu wyrównać. Więc jeżeli wy też jednak lubicie mieć tutaj gładko i bez śladów po opalaniu, to taki stanik będzie na pewno ok. Natomiast no nie jest to idealny stanik do pływania, bo spada. No dobra, dla niektórych może być idealny. Czwarty kostium, który spakowałam, to jest kostium totalnie bez żadnych fishbin, totalnie prościutki, w paseczki, bardzo, bardzo, bardzo wygodny. Właśnie do takiego dłuższego leżenia, nic się nie wbija, nic nie ciśnie, nic nie gryzie. Jest naprawdę fantastyczny, z wyższymi majtkami, takie jakie są teraz modne. One, jeżeli naprawdę nie potraficie przekonać się do pokazywania brzucha publicznie, a chcecie mieć strój dwuczęściowy, będą idealne, ale błagam Was, nie kierujcie się tym, bo jestem pewna, że ciało każdej z Was dużo przeszło. Wiem, że ogląda mnie tutaj też dużo dojrzałych kobiet, kobiet, które mają dzieci. Słuchajcie, jesteście fantastyczne, Wasze ciało stworzyło człowieka, więc macie jakieś super moce. Błagam Was, nie przejmujcie się niczym, cieszcie się wakacjami, wybierzcie kostium, w którym będziecie się czuły świetnie, ale wybierajcie go tylko pod tym względem, bo każdy inny tak naprawdę nie spełni swojej roli, jeżeli nie będziecie czuły, że on jest po prostu Wasz. Chciałam Wam na koniec dać kilka rad, jak wybierać kostium kąpielowy. Po pierwsze, bądźcie dla siebie dobre. Weźcie pod uwagę to, że światła w przymierzalniach są naprawdę okrutne, więc z pewnością później to troszkę opalone słońcem nad basenem będziecie wyglądać dużo lepiej, niż jak idziecie mierzyć po prostu w przymierzalniach w mieście. To po pierwsze. Po drugie, im większą macie sylwetkę, tym mocniejsze materiały wybierajcie, porządniejsze i szersze ramionczka, dlatego że im szersze są ramionczka, tym ciało proporcjonalnie wydaje się mniejsze. Jeśli chodzi o wycięcia w bikini, no to wiadomo, że im wyżej wycięte figi, tym lepiej, bo noga wydaje się dłuższa, ale to oczywiście co kto lubi. Kostiumy typu trójkąty wyglądają pięknie na Instagramie, wyglądają pięknie na kobietach, które są bardzo szczuplutkie i jeżeli takie właśnie jesteście, to na pewno te trójkąty będą dla Was idealne, natomiast pamiętajcie proszę, że wszelkie biusty wymagają podtrzymania, wzmocnienia i też czują się wtedy lepiej, ale wszystko zależy od Was. Prezentowane tu kostiumy trzy są z polskiej marki Self Swimwear. Ja polecam również markę Dalia, jeśli chodzi o takie kostiumy, które fajnie modelują sylwetkę. Mój czwarty kostium, ten bez usztywnień, to jest taki najzwyklejszy, basicowy model z KOS. I w zasadzie tyle. Nie próbowałam jeszcze kostiumów Ewy Chodakowskiej. Zabrzmiało, jakbym miała je ugryźć, przepraszam. Zastanawiałam się nad tym, czy nie kupić tych kostiumów, nie przetestować dla Was, czyli kostiumów sygnowanych nazwiskiem Ewy Chodakowskiej i kostiumów Jessiki Mercedes, bo one wyglądają super, super, ale zastanawiałam się nad nimi i troszkę się wahałam, czy moja figura będzie w tym wyglądać dobrze, dlatego że znowu nie wyglądają mi na kostiumy, które będą fajnie trzymały i układały naturalny, dodam, biust. Życzę Wam powodzenia w szukaniu, nie zrażajcie się, nie idźcie do sieciówek, zajrzyjcie do polskich marek, gwarantuję, że się nie zawiedziecie. Ja te wszystkie swoje kostiumy kupiłam przez internet, wyobraźcie sobie. I pasują. Oczywiście zachęcam do kliknięcia na bloga, dlatego że na blogu macie kostiumy dla wszystkich sylwetek z linkami, możecie je od razu kupić, macie pełne zestawy, torby, kapelusze, wszystko czego tylko zapragniecie, więc ogromny, gruby, w
wpis o kostiumach kąpielowych. Już na Was czeka link tutaj pod tym filmem. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie mi łapkę w górę. Jak Wam się nie podobał, to też mi dajcie łapkę w górę, co Wam szkodzi. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.